robimy takie pesto do kanapek. Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni razem z Mariuszem, który jest moim operatorem. Cześć Wam! Szukacie inspiracji? Potrzebujecie pomysłu, czym zastąpić masło na kanapce? Czym posmarować pieczywo? Stosujecie warzywne pasty? Zostańcie, bo podam Wam przepis na pyszne pesto do kanapek. Obejrzyjcie przepis na pesto buraczane. Zapraszam! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i pani Grażyno, bardzo się cieszę, że spodobał się pani mój przepis na sałatkę warzywno-makaronową. Do zrobienia pesto buraczanego potrzebujemy czerwone buraczki, czosnek, sok z cytryny, pieprz, sól i oliwa. Buraczki do pesto musimy upiec w piekarniku lub ugotować. A jak upiec buraczki, kliknijcie kartę. Buraczki upieczone, z rozpędu mam już startę, bo tarłam również do obiadu i dopiero jak się zorientowałam, to już było po wszystkim, czyli były już starte. Nie musicie ich trzeć, możecie pokroić w mniejsze kawałki. Buraczki wrzucamy do blendera. Dorzucamy czosnek. Troszkę soku z cytryny. Sok z cytryny, jak zblendujecie, to możecie jeszcze spróbować i ewentualnie jeszcze dolać do smaku. Dodajemy pieprz, sól i oliwę. Jeśli uwielbiacie takie warzywne pesto czy też pasty, to zróbcie pesto z pieczonego bakłażana. Kliknijcie kartę. I gotowe. I przekładamy do słoiczka, żeby łatwiej było nam trzymać w lodówce. I pesto buraczane mamy gotowe. Takie pesto możemy właśnie wykorzystać do kanapek, do posmarowania na przykład naleśników, czy też innych jakichś placuszków, które są na wytrawnie. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia pasty z awokado i pasty z suszonych śliwek i ciecierzycy. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!